Końcem sierpnia 1996 roku małżonek Janet March, adwokat Perry March, razem ze swoim teściem i szwagrem weszli do komisariatu policji w Nashville, aby zgłosić zaginięcie Janet. Janet ostatni raz była widziana 15 sierpnia, kiedy to po kłótni z mężem, która dotyczyła zaniedbania obowiązków domowych przez Perego, postanowiła wyjechać na wakacje, które miały trwać 12 dni. Spakowała 3 torby, około 5 tysięcy dolarów w gotówce i paszport. I o godzinie 20:30 odjechała w swoim szarym Volvo z 1996 roku. Niestety nikomu nie powiedziała, dokąd się wybiera. Około północy Perry skontaktował się ze swoimi teściami, Lorencem i Caroline Levin, i powiedział im, że Janet wyjechała na wakacje. Początkowo rodzice Janet nie martwili się, ale z czasem ich obawy rosły. Chcieli skontaktować się z policją, jednak Perry im to odradził i próbował ich uspokoić. Natomiast Perry zeznał na policji, że było odwrotnie, że to on chciał zadzwonić na policję, natomiast teściowie mu to odradzali. Perry i jego teściowie szukali Janet przez kilka dni, ale kiedy poszukiwania nie przynosiły żądanych efektów, postanowili skontaktować się z policją. Ale od początku. Janet i Perry poznali się na studiach licencjackich na Uniwersytecie Michigan na początku lat 80. Zarówno Janet, jak i Perry zostali wykształceni w ekskluzywnych szkołach prywatnych. Perry Avram March urodził się w 1961 roku. Był synem rumuńsko-żydowskiego imigranta, Paula Markowicza, który później zmienił nazwisko na Arthur March. Arthur został farmaceutą i zamieszkał we wschodnim Chicago w stanie Indiana ze swoją urodzoną w Chicago żoną, Ciporą. Para oprócz Perego miała jeszcze dwoje dzieci. W 1970 roku Cipora zmarła w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach. Jej mąż powiedział, że jej śmierć była wynikiem wstrząsu anafilaktycznego po urazie głowy. Jej stanowe i miejskie akty zgonu mówią jednak, że Cipora zmarła w wyniku przedawkowania. Powszechnie zakładano, że Cipora odebrała sobie życie. Lekarze, z którymi później skontaktował się dziennikarz z Nashville, informujący o tej sprawie, stwierdzili, że wstrząs anafilaktyczny był bardzo podobny do skutków, jakie ciągnie za sobą samobójstwo. Arthur razem z dziećmi przeprowadzili się do domu w Michiana w stanie Michigan. Arthur wysłał Perego do szkoły La Lumière w La Porte w stanie Indiana, gdzie chłopak osiągał doskonałe wyniki zarówno w nauce, jak i lekkoatletyce. W czasie wolnym chodził na lekcje karate, gdzie zdobył czarny pas. Po ukończeniu szkoły z wyróżnieniem, Perry zdecydował się na Uniwersytet w Michigan ze względu na niższe czesne, które płacił jako student państwowy, co było poważnym czynnikiem, biorąc pod uwagę ograniczony dochód jego ojca, który utrzymywał się głównie z emerytury. Przyciągnął go również uniwersytecki program studiów azjatyckich realizowany na tym uniwersytecie. Janet Levin urodziła się w 1963 roku jako córka Lorenza i Caroline Levin. Jej ojciec był rodowitym Nowojorczykiem, który uzyskał stopień magistra prawa na Uniwersytecie w Michigan. A następnie założył firmę, która specjalizowała się w ubezpieczeniach. Dzięki tej firmie stał się popularny i uznano go za jednego z najwybitniejszych prawników w Nashville. Oprócz Janet, państwo Levin mieli jeszcze syna. Celem Janet było zostać artystą, być może ilustratorem magazynu. Zanim ukończyła szkołę, wystawiała już swoje prace w niektórych miejskich restauracjach i żydowskim domu kultury. Przyjaciele wspominali ją przede wszystkim jako pasjonatkę sztuki. Dziewczyna była bardzo spontaniczna, można powiedzieć, że chodziła z głową w chmurach i często się spóźniała. Jednym z jej osiągnięć było zaprojektowanie prototypu składanego krzesełka dla dziecka, a następnie opatentowanie go. W Michigan Janet studiowała sztukę i właśnie tam jej współlokatorka przedstawiła ją Perrymu Marchowi, z którym dziewczyna wkrótce zaczęła się spotykać. Po ukończeniu studiów Perry wyjechał do Chicago, by pracować jako broker kontraktów terminowych. Janet zamieszkała z nim i uczęszczała na zajęcia plastyczne w Instytucie Sztuki. Wkrótce jednak zatęskniła za domem. Perry ponownie podjął studia, tym razem wybrał studia prawnicze na Uniwersytecie Vanderbilt, gdzie ponownie osiągał doskonałe wyniki w nauce. Jego czesne na tej uczelni płacili rodzice Janet. Koledzy z roku wspominają go jako silnego konkurenta i twardego negocjatora, który głównie koncentrował się na sukcesach finansowych.
Koledzy żartowali między sobą, że to on najprawdopodobniej kiedyś zostanie oskarżony o oszustwo związane z papierami wartościowymi. Para pobrała się w 1987 roku, po tym jak Janet, zmęczona czekaniem na oświadczyny Perego, postanowiła sama zrobić ten poważny krok i oświadczyła się Peremu. Jej rodzice sfinansowali im zakup domu w prestiżowej części miasta. Rok później Perry ukończył studia i pomimo ofert wybitnych nowojorskich firm podjął pracę w Busberry & Sims, firmie specjalizującej się w kwestiach finansowych w Nashville. Natomiast Janet zaczęła ilustrować książki dla dzieci. Ich pierwsze dziecko, syn Samson, urodził się w 1990 roku. W tym czasie Arthur March, ojciec Perego, również zamieszkał w Nashville. Po przejęciu domu w Michigan, Lawrence Levin kupił nieruchomość od banku i oddał ją w dzierżawę ojcu zięcia. Później Arthur powiedział, że Lawrence pozwolił mu zamieszkać w domu bez płacenia czynszu, ale potem zachęcił go do przeprowadzki do Nashville, aby być bliżej syna i wnuka. Jednak zapisy w hrabstwie Berrien wykazały, że Levin zakończył dzierżawę za niespłacenie czynszu na początku 1987 roku, a rok później sprzedał dom. Kiedy Arthur przybył do Nashville, państwo Levines pozwolili mu zamieszkać w ich domu i pożyczyli pieniądze na życie. Niemniej jednak Arthur ogłosił bankructwo w 1991 roku, a podczas swojego pobytu w mieście często mówił ludziom, że przeszedł na emeryturę. W tym samym roku, gdy ojciec Perego zbankrutował, Perry również miał problemy z karierą. Kobieta pracująca w tej samej firmie co Perry znalazła na swoim biurku pierwszy z serii anonimowych miłosnych listów, napisanych przez tajemniczego wielbiciela, który wychwalał jej ciało. Wielbiciel wyznał, że jest żonaty. I chociaż wcześniej nie rozumiał mężczyzn, którzy mieli romans pozamałżeński, teraz chętnie podjąłby to ryzyko, mimo że nadal kochał swoją żonę i był świadomy, że zdradzając ją, złamałby jej serce. Późniejsze listy były pisane w tym samym tonie i wkrótce kobieta poinformowała kierownictwo firmy. Z pomocą detektywa w firmie założono ukrytą kamerę monitorującą bibliotekę, gdzie mężczyzna piszący anonimy poprosił kobietę o pozostawienie notatki, jeśli jest zainteresowana romansem. Okazało się, że anonimowym wielbicielem jest Perry i wkrótce stanął on przed wyborem rezygnacji lub zwolnienia z pracy. Perry postanowił zrezygnować z pracy. Zgodził się zapłacić kobiecie 25 tysięcy dolarów w ciągu najbliższych 4 lat, w latach miesięcznych, aby uniknąć pozwu. Trzymał płatności w tajemnicy przed Janet. W 1993 roku Perry przyznał Caroline Levin, czyli matce Janet, że para ma problemy w małżeństwie. Jego kariera kontynuowana w Levin Or, firmie jego teścia, gdzie reprezentował lokalnych klientów, takich jak właściciele klubów nocnych, a czasami pracował pro bono dla Żydowskiego Centrum Społeczności Żydowskiej w mieście. Janet kontynuowała karierę artystyczną, trzymała się z dala od przyjaciół i nie rozmawiała z nimi na temat swojego związku, chociaż niektórzy twierdzili, że czasami wydaje się przygnębiona. W 1994 roku Janet urodziła córkę Cipore, nazwaną na cześć jej teściowej, która zmarła na długo przed tym, jak Janet poznała męża. Nadszedł czas na przeniesienie rodziny do większego domu. Państwo March kupili działkę w zamożnej dzielnicy na przedmieściach Forest Hills, w południowej stronie miasta, gdzie w 1995 roku wybudowali dom o wartości 650 tysięcy dolarów. Dom był utrzymany w wiejskim, francuskim stylu według specyfikacji Janet. Wykonawcy, którzy pracowali przy budowie domu, twierdzili, że Janet była mocno zaangażowana w projekt i jest niezwykle trudną kobietą. Trudności małżeńskie pogorszyły się po przeprowadzce. Perry nie radził sobie z trudnościami i zaczął spotykać się z psychiatrą. A Janet czasami towarzyszyła mu podczas tych wizyt. Niektórzy przyjaciele pary twierdzili później, że widywali Perego w towarzystwie innych kobiet. Perry i Janet nadal się kłócili, często nawet w obecności dzieci, co skłoniło Caroline do powiedzenia Perremu, że jeśli kłótnie małżeńskie nie ustaną, to będzie musiał opuścić dom. Jednak wkrótce Perry ponownie pokłócił się z żoną i to do tego stopnia, że zasugerował żonie separację. W połowie sierpnia, kiedy Perry miał zapłacić kobiecie, do której pisał anonimy, ostatnią ratę w wysokości 12 500 dolarów,
Napisał do niej list, w którym poinformował, że ma problem z zebraniem pieniędzy i zapytał, czy może odroczyć płatność do października. Janet miała już dość małżeństwa. Dini Bird, sprzątaczka państwa March, przypomniała sobie książkę o rozwodach leżącą na nocnym stoliku Janet. 14 sierpnia Ella Goldschmidt, niania dzieci państwa March, która przychodziła 2 dni w tygodniu, powiedziała, że Janet, zamiast jak zawsze rozmawiać z nią po jej przybyciu, była bardziej wycofana niż zwykle. Janet powiedziała, że będzie pracowała przy komputerze przez cały dzień i zamknęła za sobą drzwi do biura, co nigdy wcześniej się nie zdarzało. Następnego dnia przyjaciele Janet, którzy ją widzieli lub z nią rozmawiali, powiedzieli, że wydawała się również rozkojarzona i trochę bała się Perego. Janet i Caroline umówiły się 16 sierpnia na spotkanie z prawnikiem specjalizującym się w rozwodach. Dzień wcześniej, 15 sierpnia, dwóch producentów mebli, którzy pracowali podczas budowy domu państwa March, przybyło do ich domu w godzinach popołudniowych, aby wykonać prace gwarancyjne, instalując 2 blaty w kuchni i dokręcając kran. Janet nadzorowała pracę tych panów, podczas gdy Perry bawił się z dziećmi. Mężczyźni zakończyli pracę w ciągu godziny i wyjechali. I niestety były to ostatnie osoby spoza rodziny, które widziały Janet żywą. Tego wieczoru, po tym jak dzieci zostały położone do łóżka, Perry, który przez ostatnie 2 tygodnie sypiał w lokalnych hotelach, twierdził, że on i Janet zaczęli się znowu kłócić. Powiedział policji, że około godziny 20 zaproponował, że pojedzie na noc do hotelu. Jednak wtedy Janet oznajmiła, że wyjeżdża na krótkie wakacje do miejsca, o którym nie chce mu mówić, a on ma się zająć dziećmi. Spakowała trochę ubrań do 2 toreb i walizki, zabrała paszport i $1500 w gotówce, a zostawiła Peremu listę rzeczy do zrobienia pod jej nieobecność i około godziny 20:30 odjechała swoim szarym Volvo. Rodzina Janet znalazła listę, którą rzekomo dała Peremu i był to najbardziej niepokojący aspekt jej zniknięcia. Chociaż ona, podobnie jak i Perry, zazwyczaj pisywała takie listy, jednak wiele aspektów tej listy było niespójnych z tym, jak zwykle ją tworzyła. Janet zwykle albo spisywała swoje listy ręcznie, albo dyktowała je innym, tak aby je spisali, zamiast zapisywać je na komputerze i drukować. Kiedy pisała, używała wyłącznie małych liter, podczas gdy jej lista do Perego zawierała wyłącznie wielkie litery. Janet zwykle datowała swoje listy na górze strony, podczas gdy lista była datowana na dole, tak jak to często robił Perry. Również treść listu budziła pytania. Nie było informacji o spotkaniu, które Janet zaplanowała na następny dzień z panią Marisą Moody, a rodzina Janet uważa, że dziewczyna na pewno by to uwzględniła, gdyby faktycznie napisała tę listę. Kiedy Caroline Levin w noc po zniknięciu Janet pomagała Perremu położyć dzieci do łóżka, zauważyła żółty notatnik przy komputerze Perego z odręczną listą obowiązków, podobnych do tych na liście Janet. Na górze kartki było napisane 2 tygodnie. Oczywiście lista była sporządzona pismem Perego. Mark, brat Janet, powiedział, że w dniu, w którym on i Perry byli w domu rodziców jego i Janet, krótko po zniknięciu dziewczyny, zapytał Perego, czy może zobaczyć tę listę na komputerze. Perry zgodził się i obaj wyjechali do domu w Forest Hills, każdy swoim samochodem. Perry gnał jak szalony i zdążył przybyć do domu przed Markiem. Kiedy Mark tam dotarł, drzwi były zamknięte, a Perry wpuścił go dopiero po kilkukrotnym zadzwonieniu do drzwi. Perry pokazał mu plik na komputerze. Podczas przesłuchania Mark przyznał później, że z sygnatury czasowej pliku wynika, że został on zapisany 15 sierpnia, zgodnie z relacją Perry'ego o działaniach Janet tego wieczoru. Z billingów wynika, że wkrótce, po godzinie 21, Perry zadzwonił do rodziny i przyjaciół, mówiąc im, że Janet ich zostawiła. Najpierw zadzwonił do swojego brata, a potem do siostry, która nadal mieszkała w okolicach Chicago. O godzinie 22 powiedział Laurel Rommel, wieloletniej przyjaciółce Janet, której zwierzał się z małżeńskich problemów, że Janet odeszła. O północy zadzwonił także do swoich teściów. Perry powiedział, że Janet planuje wrócić do 27 sierpnia z okazji urodzin Samsona.
Ta informacja zaskoczyła śledczych, ponieważ przyjęcie urodzinowe Samsona zaplanowano na 2 dni przed powrotem Janet, czyli 25 sierpnia. Wtedy też śledczy dowiedzieli się, że w dniu zniknięcia Janet poprosiła mamę, aby poszła z nią na spotkanie z adwokatem rozwodowym następnego dnia. Władze uważały, że Janet poinformowała Perego, że chce rozwodu, w wyniku czego wybuchła kłótnia. Inne dowody sugerowały, że Perry sfabrykował niektóre dowody rzekomego wyjazdu swojej żony i próbował manipulować lub zniszczyć inne przedmioty, które mogły dostarczyć dowody świadczące na jego niekorzyść. Wkrótce, pomimo nieobecności ciała Janet, policja przeklasyfikowała sprawę jako zabójstwo i podała Perry'ego jako podejrzanego. W sprawie pojawiły się również pytania dotyczące dywanu, który był widziany w domu małżonków dzień po zniknięciu Janet. Tak jak już wspomniałam, Marissa Moody i Janet planowały spotkanie 16 sierpnia, aby ich synowie mogli się razem pobawić. Kiedy Marissa przyszła w odwiedziny, Janet nie było w domu. Perry był w domu, ale nie wyszedł z biura, by przywitać się z Marissą, tylko wysłał jej wiadomość przez swojego syna, że może zostawić swojego syna, żeby pobawił się z Samsonem. Podczas krótkiej wizyty w domu Perry'ego, Marissa zauważyła duży, ciemny, zrolowany dywan leżący na podłodze. Kobieta wiedziała, że Janet dbała o to, by piękne, drewniane podłogi w domu były wypolerowane i wolne od dywanów. Kiedy później kobieta wróciła po swojego syna, dywan zniknął. Inny świadek doniósł, że również widział dywan tego dnia w domu Perry'ego. Jednak niania, która zajmowała się Samsonem i Ciporą, nie pamiętała tego dywanu. Kiedy śledczy pytali Perry'ego o dywan, zaprzeczył, że takowy istnieje i powiedział, że Marissa tego dnia nawet nie weszła do domu,